Odwiedziliśmy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Świętej Barbary, gdzie lekarz zaprezentował nam pokaźną kolekcję przedmiotów, które zostały wyjęte z ludzkich dróg oddechowych. Panie doktorze, za nami znajdują się pojemniki z formaliną. O dosyć interesującej zawartości, te wszystkie przedmioty zostały wyjęte z dróg oddechowych, tak? Tak, to prawda. Mamy taką już swoją kolekcję różnego rodzaju ciał obcych, które usunęliśmy pacjentom z dróg oddechowych. Co tam na przykład się znajduje? No, najwięcej oczywiście różnego rodzaju składników pokarmowych, wszelkiego rodzaju fasolki, groszki, ziele angielskie, fragmenty kości, zwykle drobiowych, najpowszechniej kawałki mięsa, inne kawałki pokarmów. To są najczęściej usuwane rzeczy z dróg oddechowych pacjenci. No niestety część pacjentów głównie po alkoholu, bo wtedy dużo łatwiej nam wpadają te rzeczy do dróg oddechowych w trakcie jedzenia. Część tego pokarmu dostaje się i wtedy może być problem. Zachłyśnięcia są bardzo powszechne, a ich przyczyną jest nie tylko nadmierne spożycie alkoholu. Czy w przypadku tych wszystkich incydentów istnieje jakaś sezonowość, czy powiedzmy przez cały rok dochodzi do tego typu zdarzeń? Oczywiście pacjenci zgłaszają się w różnych miesiącach roku, natomiast jakby z rozmów, z wywiadu wynika, że oczywiście w tych okresach, kiedy więcej jemy, prawdopodobieństwo, że takie epizody będą miały miejsce, jest wyższe, czyli te okresy świąteczne zwykle sprzyjają temu, ale również no jest wiosna, teraz sezon grillowy, więc również. Natomiast mówię, pacjenci się zgłaszają w różnych miesiącach, ponieważ od momentu, to naprawdę są wyjątkowo rzadkie sytuacje, kiedy pacjent zgłasza się tuż po zachłyśnięciu i mówi: panie doktorze, wydaje mi się, że coś tam mi się dostało do dróg oddechowych i my robimy badanie endoskopowe, faktycznie coś jest, wyjmujemy i problemu nie ma właściwie od ręki. Natomiast większość pacjentów niestety jakoś umyka ich uwadze to, że się zakrztusili. A kiedy już trafią do szpitala, to w jaki sposób wyciągamy to ziarenko fasoli, kawałek kurczaka, kamień, nawet rurka do tracheotomii się znalazła, tak, w kolekcji? Znaczy, na szczęście żyjemy w XXI wieku, nie ma potrzeby wykonywania operacji otwarcia klatki piersiowej, żeby się dostać do tej zmiany. Wykonujemy badania endoskopowe, to są badania bronchofiberoskopem, czyli miękkim endoskopem, cieniutka rureczka, na końcu kamera, wprowadzamy, znieczulamy górne drogi oddechowe, wprowadzamy przez jamę ustną zwykle, czasem przez nos, ale zwykle przez jamę ustną, do dolnych dróg oddechowych aparat, szukamy, znajdujemy zmiany i oczywiście przy pomocy odpowiednich kleszczyków, pętelek, i różnego innego rodzaju oprzyrządowania, to co w danym momencie jest niezbędne, wykorzystujemy i usuwamy te ciała. Największe problemy oczywiście są z wszelkiego rodzaju kulistymi rzeczami, tak, czyli jakieś u dzieci cukierki, a jeżeli chodzi o nas, to niedogotowany groszek na przykład stanowi dość duży problem, ponieważ te kleszczyki, których najczęściej używamy do wyjmowania ciał obcych, ślizgają się po powierzchni tego twardego groszku czy ziela angielskiego, ale na szczęście mamy odpowiednie takie pętelki, więc tu wykorzystujemy wtedy pętelkę, łapiemy w pętelkę taką kulkę i wyciągamy. Sezon grillowy w pełni, więc warto pamiętać o czyhających na nas niebezpieczeństwach.